Was serdecznie na moim kanale. Fajnie, że znowu do mnie wpadliście. Może jak już wiecie, na moich YouTubach dość często pojawiają się jakieś recenzje. Otwieram jakieś paczki, sprawdzam jakieś peruki, testuję kostiumy. Ogólnie to jest bardzo fajna sprawa, przynajmniej dla mnie, bo wiem, w jakich sklepach mogę się zapatrywać i również Wam daję takie informacje, jakie sklepy czy jakie strony są polecane. Większość kostiumów czy jakichś peruk wykonywane są w Chinach i one są potem rozprowadzane na wszystkie inne sklepy, które testujemy. A tu mam coś nowego dla Was i coś ciekawego, ponieważ dzisiejsza przesyłka będzie aż z Japonii. W dzisiejszym filmiku marką, którą będę testować w naszej recenzji peruk i soczewek, będzie Airily Japan. I jest to marka, firma, która wykonuje właśnie elementy kostiumów, czy właśnie peruki, soczewki, inne rzeczy, które są przydatne dla cosplayerów. I w tym roku oni zaczęli współpracę z European Cosplay Gathering, w skrócie ECG. Jest to jeden z konkursów z finałami w Paryżu. Są to konkursy międzynarodowe, są to finały międzynarodowe, europejskie, gdzie Polska również może reprezentować swój kraj poprzez cosplayerów, którzy biorą udział w tym konkursie. No i jeżeli wiecie lub nie wiecie, w 2013 roku brałam udział w tym konkursie, nawet tam z jakimiś tytułami, więc ECG odezwało się do mnie i zapytało, czy nie chciałabym takich produktów od Airily dzisiaj właśnie spróbować i Wam pokazać. No i przyznam się Wam, że od razu się zgodziłam. Z ECG mam naprawdę dobre wspomnienia, jeżeli chodzi o konkursy międzynarodowe. Był świetnie zorganizowany, mieliśmy naprawdę dużo czasu dla siebie, dla przyjaciół, żeby się właśnie poznać i wynieść bardzo fajne i przyjaźnie, i wspomnienia z tego wyjazdu. Także uznałam, że jeżeli oni jakby stawiają na tą markę, to coś musi być w niej okej. Zostałam poproszona o wybranie sobie jednej peruki z całej gamy dostępnych produktów na ich stronie. Jest ich naprawdę wiele, tam są i różne kolory, i długości, i jakieś właśnie style obcięcia. Także jestem mega ciekawa, jak to wygląda na żywo. No i również została mi dodana parę jakichś dodatkowych gadżetów do środka. Także jestem ciekawa również, co dostałam w mojej paczce. Moja paczka przyszła kurierem, bez żadnych ceł, także możecie być spokojni, że nawet jeżeli ta paczka będzie lecieć sobie daleko aż z Azji, to żadnych dodatkowych opłat nie dostaniecie. To nie przedłużamy. Otwieramy. I moja paczucha przyszła już parę dni temu. Przyznam, że troszkę ją otworzyłam. Chciałam zobaczyć, czy na pewno to jest ta paczka, na którą czekam, a nie coś innego. Także uchyliłam ją, ale nie otwierałam nic, co jest w środku. Także to też będzie dla mnie tajemnica. To co? Lecimy. Dobra, to co mamy w środku? W środku mamy naszą perukę, jest na samym środku, także zostawiamy ją na koniec. Do niej również przyszedł sobie Wig Quick Cap, który może nam pomóc schować nasze włosy pod perukę. Dodatkowo mamy też trochę różnych opakowań. A to są soczewki! O Jezu, to jest aż 5 różnych kolorów soczewek. Jednodniowe. A jestem ciekawa, zawsze lubię właśnie soczewki zobaczyć, jakie to są kolory, wzory, jak będą wyglądać na moich oczach, także zaraz je przetestujemy. I oczywiście oprócz tego, że mamy trochę folii bąbelkowej, żeby nam te rzeczy w środku się nie zepsuły, nie poniszczyły, również jest lista tego, co mamy w środku i jakie przedmioty dostałam w mojej paczce. Zaczniemy od soczewek, bo jest ich naprawdę sporo, aż 5 opakowań, także jestem ciekawa, co jest w środku, jakie kolory dostaliśmy do sprawdzenia. Mamy też całą listę tego, co jest w środku i jest tam napisane apricot, midnight sun, yellow green, ramune. Czyli co? Dostaję oranżadę na oczach i makaron grape. Makaron grape, przepraszam. No to jestem ciekawa, jakie są kolorki. Podejrzewam, że jakieś jasne, jakieś zielone. Zobaczmy je. Jestem naprawdę zachwycona tymi soczewkami. Słuchajcie, przyszło aż 5 różnych kolorów, po 5 par. To jest już sporo soczewek, naprawdę. Mamy taki bardzo ładny, jasny fiolet, który będzie się na pewno bardzo fajnie odznaczał na Waszych oczach. Zobaczymy, jak będą jeszcze kryły moje ciemne, brązowe oczy, ale to za chwileczkę. Mamy również bardzo fajny zielony, taki oliwkowy, jest jasny, taki aqua zielony, morsko-niebieski kolor. Bardzo fajny, jestem mega ciekawa, jak będą na oczach wyglądać. Taki jasno-szaro-biało, ciekawy kolor. I mamy jeszcze czerwone. Czerwone są chyba jednym z najbardziej ciekawych dla mnie soczewek, ponieważ czerwień zawsze dziwnie wygląda na oczach, no i można źle trafić, także jestem bardzo zafascynowana nimi i jestem ciekawa, jak będą wyglądać na oczach, czy będą bardziej naturalne, czy takie bardziej sztuczne, wampirze, czy demoniczne. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. A drugim przedmiotem, który również był w mojej paczce i jestem szczególnie ciekawa, jak wygląda, jakie jest jakości, jest taka śliczna, biała peruka, którą wybrałam. Ma lekkie, kręcone włoski. No i zaraz zobaczymy, jakie jest jakość. Przyszła w takim bardzo ładnym, foliowym opakowaniu. Na końcu mamy otwarcie. Zobaczmy, jaka będzie ta peruczka. O kurczę, taka długa. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywnie, słuchajcie. Jest bardzo delikatna, bardzo mięciutka, fajnie się ją przyczesuje palcami, nie potrzebuje nawet żadnej szczotki do tego, więc jest bardzo, bardzo fajnie wyczesana. Loczki są delikatne, nie takie mocne, nie takie chamskie, tylko właśnie delikatne. Fale, lekko cieniowania na górze. Kolor jest śliczny. Taki, wiecie, srebrno, biało-szary. To nie jest taki chamski szary, ani chamski biały. To jest taki delikatny, lekko srebrny blond, lekko srebrny biały. Także bardzo mi się to podoba. Na czubku mamy imitację skóry, więc nic nie wystaje, żadnych właśnie takich, często w brugach mamy takie, wiecie, skołtunione gniazdka na górze głowy. Nie wiem, o co chodzi, czemu te peruki mają takie rzeczy. Ta akurat jest bardzo fajna, ma tą imitację skóry, więc nic nie wychodzi, nic nie jest takie napuszone i brzydkie. A w środku mamy standardową siatkę, beżowa, taka, żeby właśnie się nie odznaczała na tle białych włosów, nie wystawała nigdzie, także wszystko jest fajnie. Mamy w środku metki, właśnie Airily, mamy metkę również taką doczepianą z nazwą, jaka to jest peruka, jaki to jest model peruki. Słuchajcie, regulowana, fajna, mi się podoba. Nie jest jakoś szczególnie gęsta, muszę przyznać, że spodziewałam się, że będzie lekko gęstsza, ale i tak jest bardzo fajna. Wydaje mi się, że jeżeli ma być taką zwykłą, rozpuszczoną peruką, to spokojnie da radę. Nigdzie siatka nie prześwituje, także to jest taka naprawdę fajna, porządna peruka. Nie pozostaje mi nic innego niż teraz wziąć perukę, przymierzyć ją, zobaczyć jak wygląda w tym pięknym, szarym kolorze. No i też spróbuję jedną z par soczewek, zobaczymy jak kryją one mój ciemny, brązowy kolor oczu. No to lecimy! Peruka jest naprawdę bardzo fajna. Świetnie mi się ją nosi. Nie czujesz, by gdziekolwiek mnie ciągnęła czy uciskała. Również włosy są tak miękkie i fajnie się je przyczesuje szczotką. Nic w sumie z nich nie leci. Także to też pokazuje, jaka jakość jest tej peruki. Natomiast soczewki bardzo mnie zaskoczyły i to bardzo pozytywnie, powiem wam szczerze, ponieważ nie spodziewałam się, że aż tak dobrze będą kryły mój naturalny kolor oczu, który jest dość ciemny, jest to ciemny brąz i niewiele rodzajów soczewek jest w stanie sobie poradzić z takim odcieniem oczu. Te natomiast świetnie kryją, są bardzo miękkie i praktycznie nie czuję ich na moich oczach. Osobiście wydaje mi się, że ten wzorek będzie świetnie pasował do różnych postaci z anime, gdyż ten wzór na soczewkach jest naturalny, wydaje się, że jest to faktycznie normalne twoje oko, a jednocześnie są bardzo jasne, bardzo się odznaczają na waszych oczach, więc myślę, że każdy zauważy ich kolor i od razu skojarzy to właśnie z jakąś postacią. No i co? Jakie są wasze pierwsze wrażenia na temat Airily? Ponieważ moje są bardzo pozytywne. Szczególnie soczewki. Uważam, że mają bardzo fajny, jasny, kryjący kolor, który przyda się każdemu cosplayerowi. Jedyne, co bym mogła na przykład zaznaczyć, co by było fajne otrzymać włącznie w naszej paczce, byłoby jakieś opakowanie na soczewki, ponieważ dostaliśmy je w takich jednorazowych, takich wiecie, po prostu plastikowych pojemniczkach, a zazwyczaj soczewki fajnie się przechowuje chociażby na jeden dzień czy na 2 dni w jakiejś małej portmonetce. Także to by było fajne. No i co? Nie mam też żadnych zastrzeżeń do peruki, już nie mogę się doczekać, żeby móc ją przerobić na nowy cosplay, który już niedługo nadchodzi w te wakacje. Serdecznie dziękuję European Cosplay Gathering za możliwość przetestowania tych naprawdę bardzo fajnych cosplayowych produktów. Koniecznie sprawdźcie stronę Airily. Podlinkuję gdzieś tutaj, na dole w opisie, linki i do ECG, i do Airily, tak żebyście mogli spokojnie wejść na ich stronę, zobaczyć sobie różne peruki, no i może wybierzcie coś dla siebie. Dzięki serdeczne, że wpadliście, żeby oglądać ten krótki, ale wydaje mi się dość treściwy filmik z recenzją nowego sklepu dla cosplayerów. Tutaj na przykład możecie zobaczyć inne moje filmiki, czy recenzje właśnie innych produktów. Tutaj możecie na przykład subskrybować, a tutaj zostać patronem na moim Patronite, ponieważ tam wrzucam wszystkie filmiki i kostiumy jako pierwsze. Także dziękuję serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, buźka!